Witajcie w kolejnym tutorialu i dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać taki wakacyjny, podpiłabym go pod wieczorowy, ale bardziej taki świeży. Jeżeli lubicie takie makijaże na co dzień, to również się nada. Jest bardzo prosty w wykonaniu, użyłam tylko dwóch cieni, dokleiłam rzęsy, wykonturowałam mocno twarz bronzerem, rozświetlaczem i nałożyłam coś bardziej soczystego na usta. Więc jeżeli wpadł Wam w oko i chcecie zobaczyć, jak go robię, to zapraszam do oglądania. I na początek użyję podkładu Lasting Illusion, ja mam w odcieniu Buff i bardzo podoba mi się zapach tego podkładu. Pachnie troszkę jak wanilia i cienką warstwą na całą twarz. Lubię go, bo ładnie kryje. Jest bardzo długotrwały i lekki. I tutaj mam nowość firmy Senna, Ray of Light Perfecting Wand. Ja mam w odcieniu Buff numer 1. I to jest nowy korektor rozświetlający, którego używam już parę dni i uwielbiam go. Na lato jest genialny, jest pięknie rozświetlający. Jeżeli chcecie zrezygnować z ciężkich korektorów na rzecz takich rozświetlających, które nadal ładnie rozświetlą, ukryją zasinienia pod oczami, ale w taki ładny, naturalny sposób i które ładnie będą się trzymać cały dzień, to bardzo polecam. Chyba najlepszy taki rozświetlający korektor, jakiego używałam. I ja go sobie nakładam pod oko, tak konkretnie, i w miejscach, które chcę trochę rozświetlić twarz. Rozcieram wszystko gąbeczką. No i zobaczcie, jak ładnie dał radę. Tutaj jest, tutaj go nie ma. I podoba mi się to też, że nie zbiera się w ciągu dnia, ponieważ jest lekki i te odbijające drobineczki, które ma, takie rozświetlające, które nie są zbyt oczywiste, ale na skórze faktycznie robią różnicę. I one nie są takie właśnie ciężkie, jak takie mocne kremowe korektory. Twarz przypudruję takim mineralnym, prasowanym pudrem. I do pomalowania brwi użyję paletki do brwi Senna i tutaj mam taki wosk, którego użyję na początku, żeby przygładzić włoski. I robię to dlatego, żeby je po prostu ułożyć i żeby potem cień miał się do czego przyczepić, żeby był intensywniejszy i żeby mi nie bledł. I mieszam sobie te dwa odcienie, czasami mieszam też ten, zwykle używam tych trzech tutaj. I utrwalę, przeczeszę jeszcze bardziej włoski i brwi żelem. I cielistą kredką wyrównam krawędzie i rozjaśnię pod łukiem brwiowym. I zaczynam cieniowanie, które będzie banalne, bo użyję tylko dwóch cieni, żeby było jak najprościej i jak najefektowniej. Ważny jest rozkład tych cieni i mocne roztarcie, więc mam tutaj taki chłodny, brązowy cień. On również się by nadawał do brwi, dla blondynek. I nałożę go na początku płaskim pędzelkiem, żeby go umiejscowić na powierzchni ruchomej powieki. Tutaj ważne jest, żeby umiejscowić go jak najbliżej linii rzęs, ponieważ nie będziemy tutaj kłaść nic więcej. I po umiejscowieniu go na ruchomej powiece po prostu łapię czysty pędzelek do rozcierania i rozcieram jego krawędzie, czyli tak smarując po załamaniu.
I ten sam cień mniejszym pędzelkiem, takim bardziej precyzyjnym ze szpicem, nałożę go na dolną powiekę do połowy. Łączę w zewnętrznym kąciku, żeby tutaj takie ładne przydmienie tym cieniem było dookoła oka. I w ogóle do wykonania takiego makijażu bardzo polecam pędzelek do rozcierania, który ma dość długie włosie i jest okrągły, ma okrągłą średnicę i również jest dość puszysty. To Wam pozwoli na takie naprawdę piękne roztarcie. W tym makijażu nie skupiałam się tutaj na krawędziach, konturach, jakichś takich wyrysowaniach, tylko tym, żeby to było tak ładnie opatulone, podkreślone oko tym cieniem. Moim ulubionym pędzelkiem jest 228 z firmy Zoeva. I sięgam po mój drugi cień. Jest to element błysku, taki no, podkręcający troszkę ten makijaż. I to jest taki cień metaliczny, który ma w sobie takie srebrne i miedziane drobinki i najpiękniej wygląda nałożony na mokro. Dlatego właśnie zwierzonym pędzelkiem, takim bardziej precyzyjnym, zamaczam go w cieniu i będę nakładać wewnętrzną część powieki. Bardziej skupiając się na kąciku i troszkę rozcierając do środka. Widzicie, taki mały akcent, ładne rozświetlenia i makijaż wygląda super, tak jak jest. I na linię wodną nałożycie listą kredkę i jest powód, dlaczego robię to zawsze na końcu, ponieważ przy cieniowaniu czasami ten cień może osypać się na linię wodną i wtedy ona się robi taka no, brudnawa, szarawa, zależy jakich cieni używamy, jak używamy jakichś miedzianych, takich czerwonawych, to wtedy oko od razu wydaje się zmęczone, jak nic nie nałożymy na linię wodną, dlatego to ten trik mi zawsze ładnie otwiera i rozjaśnia spojrzenie i ładnie wykańcza makijaż oka. I nic więcej z okiem nie robię, podkręcę tylko rzęsy zalotką, także żadnej kreski nie maluję, niczym nie podkreślam mini rzęs. Za to same rzęsy będę podkreślać. Także jeżeli chodzi o cieniowanie, to jest wszystko. Tuszuję rzęsy czarnym tuszem. I tak jak mówiłam, będę podkreślać rzęsy i mam tutaj model Ardell Demi Wispies i nie bez powodu wybrałam ten model, ponieważ no, on jest na przeźroczystym pasku i jest bardzo cieniutki i przez to, że to jest taki zbiór kępek na przeźroczystym pasku, to no, przejdą one nawet bez użycia kreski, bez malowania kreski, ten pasek będzie niewidoczny. Odcinam sobie ostatnie dwie kępki. Nałożyłam sobie klej Lash Grip firmy Ardell i teraz wyginam troszkę tą rzęsę, żeby się lepiej dopasowała do mojego oka. Pozwalam troszkę klejowi przeschnąć i przykładam do linii rzęs. Jak już klej na rzęsach dobrze podeschnie, to podkręcę jeszcze raz rzęsy, delikatnie łapiąc u nasady. To pozwoli moim rzęsom naturalnym i sztucznym się skleić ładnie razem i podnieść się wszystkie razem do góry. I makijaż oczu jest skończony. Jak widzicie, są podkreślone, ale nie przerysowane. I teraz reszta twarzy, która zrobi tą całą różnicę w takim ogólnym efekcie końcowym, to wykonturowanie twarzy i rozświetlenie jej. Najpierw wymodeluję ją bronzerem. I mój absolutnie ulubiony kosmetyk to rozświetlacz. Ja użyję takiego rozświetlacza, który nie tylko daje taką ładną taflę, ale też zawiera w sobie takie brzoskwiniowe, takie przytłumiono-złote płateczki, przez co daje jeszcze mocniejszy blask, ale bez brokatu. O, nie ma na policzkach, nie widzimy, że jest jakiś tam brokat. To jest przepiękny, przepiękny blask i to jest odcień Enlighten. Jak widzicie, nałożyłam tutaj na dłoń, pięknie się mieni, a na żywo jeszcze ładniej. I nakładam go tam, gdzie zwykle nakładam rozświetlacz.
I na koniec mój mocniejszy akcent kolorystyczny, czyli usta. I upodobałam sobie ten tutaj odcień. To jest taki, jakby to powiedzieć, fuksjowo-fioletowy kolor z paletki róży Senna. I to są po prostu kremowe róże z matowym wykończeniem. I właśnie tego koloru użyję na usta. Odrobinkę, bo są bardzo mocno napigmentowane. Wklepię sobie na usta. I tutaj mam trzy opcje. Mogłam to zostawić w ten sposób, żeby były usta bardziej trwałe, matowe, jeżeli to jest to, co lubicie. Ale również mogłam użyć i wzmocnić bardziej ten odcień, naokładając błyszczyk w podobnej tutaj tonacji z drobinkami. On ma takie niebiesko-różowe drobinki i to jest Lip Lacquer w odcień Virtual. Ale ja pomyślałam, że chciałabym uzyskać delikatnie bardziej przytłumiony odcień, ale z większym błyskiem. Dlatego użyję takiego powiększającego błyszczyka, jak widzicie, w takim bardziej naturalnym odcieniu. I nie chcę go używać prosto z aplikatora, bo przemieszczę sobie ten kolor pod spodem dość sztywnym aplikatorem, plus ufajdam sobie aplikator. Dlatego przełożyłam ten błyszczyk tutaj na dłoń i będę go sobie teraz nakładać pędzelkiem. No i tak wygląda gotowy makijaż. Jak widzicie, nie był zbyt trudny do wykonania i bardzo ładnie podkreśla urodę. Różnica jest spora przed i po. Zawsze lubię Wam dodawać te porównania, bo wtedy najlepiej widać siłę makijażu i co dany makijaż robi z twarzą, akurat przy wypadku moją. Więc jeżeli będziecie chciały go na sobie odtworzyć i zobaczyć, jak może zmienić Waszą twarz, to serdecznie zachęcam. I widzimy się w kolejnych tutorialach, mam nadzieję. Pozdrawiam. Pa!